Oto są kandydaci na radnych miasta Opola z list Prawa i Sprawiedliwości. Są to naprawdę osoby znane, rozpoznawalne, obecni radni i też nowe osoby, które do nas dołączyły. I tutaj poszczególni radni się za chwileczkę wypowiedzą. Natomiast chciałbym jeszcze jedną rzecz ogłosić i powiedzieć. Chciałbym powiedzieć, że będę się ubiegał o urząd prezydenta miasta Opola. Będziemy w najbliższym czasie łącznie, razem będziemy przedstawiali pomysł na miasto Opole i jak będziemy chcieli, aby miasto Opole, jeżeli mieszkańcy oczywiście tak zdecydują, będzie wyglądało. Koniec i dość betonozy. Trzeba odbetonować miasto Opole. Jeżeli mieszkańcy się zdecydują, żeby powierzyć mi pełnienie funkcji prezydenta miasta Opola, na pewno będziemy odbetonowywać Opole. To będzie zielone miasto. W Opolu komunikacja dla uczniów jest najdroższa w całej Polsce. Wszystkie nasze sąsiednie miasta, czy Wrocław, czy Katowice, czy Warszawa, wszędzie tam komunikacja dla uczniów jest bezpłatna. I zrobimy wszystko, aby w Opolu również tak było. Od lat postulujemy też za budową obwodnicy południowej miasta Opola i za modernizacją obwodnicy północnej, bo ona również wymaga zwiększonych nakładów. To, co dzisiaj proponuje pan prezydent, czyli tak naprawdę wprowadzanie dalsze ruchu do centrum, niestety jest błędnym założeniem i niestety powoduje, że mieszkańcom również żyjącym w Śródmieściu, żyjącym w Starym Mieście, żyje się bardzo trudno się porusza w swojej lokalnej społeczności. Ale bardzo istotnym postulatem jest również to, co teraz obserwujemy przede wszystkim po sezonie zimowym, to stan nawierzchni opolskich dróg. On jest po prostu fatalny. Widzimy od lat niedofinansowanie i widzimy też brak przede wszystkim planu, spójnego planu i strategii na zmianę tej sytuacji. Dlatego też będziemy postulować za utworzenie specjalnego funduszu remontowego, który będzie po pierwsze zakładał zmapowanie potrzeb w mieście Opolu, nie tylko pod względem remontów, ale też przede wszystkim koniecznością budowy mniejszych dróg osiedlowych, takich jak ulica Poznańska, jak ulica Tęczowa. Teraz pan prezydent mówi o modernizacji ulicy Górnej, ale tak naprawdę jak dzisiaj już pojedziemy w kierunku Turawy, widzimy, że tam potrzeby są znacznie, znacznie większe. Po prostu infrastruktura miejska niejednokrotnie jest o 2-3 kroki do tyłu za rozwojem, czy to mieszkalnictwa w Opolu i tak dalej. Wydaje mi się, że ciągle należy przede wszystkim położyć akcent na człowieka, czyli na tych naszych mieszkańców, których powinniśmy dopieszczać i dofinansowywać. To jest najlepsza inwestycja, proszę Państwa, najbardziej długoterminowa. I dla mnie skandalem jest, Państwo, żeby ci najbardziej wrażliwi nasi mieszkańcy, pracownicy, często też naszych jednostek, czy to pracownicy społeczni, tak, czy pracownicy socjalni, czy nauczyciele, nie mogą się doprosić, proszę Państwa, ponieważ miasto ma takie możliwości, jeżeli chodzi o na przykład o dodatki przede wszystkim do wyposażeń, przede wszystkim mam to na myśli i pracowników edukacyjnych, tak, pracowników oświaty, ale też pracowników niepedagogicznych. Ciągną się kwestie właśnie wyrównania, czekamy już po zmianie władzy, czekamy już kolejny miesiąc, nie są rozwiązane kwestie podwyżek dla nauczycieli. To można rozwiązać na naszym poziomie samorządowym poprzez odpowiednie dodatki do pensji.